Rektor Uniwersytetu Jana Wyżykowskiego w Polkowicach Tadeusz Kierzyk oraz dyrektor do spraw sprzedaży firmy Bosch Rexroth Arkadiusz Gierczak podpisali umowę partnerską. Dotyczy ona działalności dydaktycznej, popularyzującej wiedzę oraz promującej działalność obu podmiotów. Firma Bosch jest jednym ze światowych liderów wdrażania nowych technologii przemysłowych. Dla uczelni Jana Wyżykowskiego podpisanie umowy otwiera nowe perspektywy. Daje nam możliwość unowocześniania programów kształcenia poprzez współpracę, kontakty. Daje nam możliwość korzystania z wysoko specjalistycznej kadry. Kadry, która ma nie tylko aktualną wiedzę techniczną, ale ciągle aktualizowaną wiedzę. No i wreszcie daje nam możliwość wymiany studentów i stwarzania sytuacji, w której studenci będą mogli stykać się, czerpać wiedzę z najnowszych rozwiązań. Dla firmy Bosch Rexroth podpisanie porozumienia to kolejny krok w kierunku transferu technologii do Zagłębia Miedziowego. Dzisiaj, podpisując to porozumienie, chcemy popełnić kolejny krok do tego, abyśmy mogli, przedstawiać transfer technologiczny, ten, który jest w wielkim świecie również tutaj w Zagłębiu Miedziowym, który oczywiście Zagłębie Miedziowe jest również dużą częścią tego świata. I dzięki temu liczę na to, że ta współpraca będzie dużo bardziej owocna za sprawą pana rektora, jak również wszystkich wykładowców i inżynierów i magistrów, którzy mogą się tutaj kształcić. Uczelnia Jana Wyżykowskiego i firma Bosch Rexroth będą dodatkowo współpracować w dziedzinie promowania przedsięwzięć uczelnianych, takich jak wspólne konferencje, wykłady i konkursy o charakterze popularno-naukowym.